Zrobiło się cieplej. Mimo, że to luty, wielu z nas chce jak najszybciej zapomnieć o zimie. Czemu sprzyja łagodna aura? Trudno jednak przejść obok, a w zasadzie przejechać obok tego, co zima po sobie zostawiła. Przekonują o tym mieszkańcy Częstochowy, którzy w nietypowy sposób postanowili to zaznaczyć na asfalcie. Co zauważył i teraz nam pokaże Łukasz Kądziołka. Dziura na dziurze. Tak po śnieżnym okresie, chociaż zima jeszcze się nie skończyła, wygląda wiele dróg. W Częstochowie ktoś wpadł na pomysł, jak zwrócić uwagę na ten problem. Po prostu wziął do ręki spray. Kierowcy na ulicy Olsztyńskiej przejeżdżają po napisie "Witajcie na naszych slumsach". Dziura na dziurze, dziurą dziurę pogania. I od jak dawna tak jest? Ło! To jest 11 lat. Tylko przyjadą... Łopatą podrównają i... To zwykle główny zarzut pod adresem drogowców. Łatanie dziur nie załatwia sprawy. Te i tak prędzej czy później wyjdą, a po zimie dzieje się to w wielu miejscach. Jednak w takim okresie stosuje się tylko doraźne naprawy. Na zimno masa, czy z taczki, czy z worka, czy z czegokolwiek, dosyć tak prymitywnie ubijana, po to, żeby po prostu to było zabezpieczone. Takie naprawy nie wystarczają na długo i wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Jeśli jest to zrobione za wielomilionowe zadanie, czy w ramach wielomilionowego zadania, wówczas ten efekt jest trwały. A jeśli naprawiamy coś cząstkowo, no to po prostu robimy to do czasu, kiedy znowu ta naprawa będzie wymagana. Im więcej takich nieprzebudowanych dróg, tym więcej ubytków. Każda nawierzchnia ma swój okres przydatności. Tam, gdzie się przeterminuje, od razu widać efekty. W Bytomiu również szykuje się wielkie łatanie. Drogowcy przystępują do takiej trzeciej tury łatania tych takich najbardziej dotkliwych dla kierowców dziur na drogach krajowych, drogach wojewódzkich i głównych drogach gminnych. W tym tygodniu prace będą prowadzone m.in. na obwodnicy. Wydaje się, że punktowe naprawy są związane z oszczędnością, ale gminy wydają na nie niemałe kwoty. W przetargu na usuwanie ubytków drogowych Bytom przeznaczy na ten cel niebawem 2 miliony złotych.